Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Transport Fever. Przed nami bardzo dużo pracy, za chwilę wszystko wytłumaczę. W tym momencie znajdujemy się nie bez kozery w Łodzi, w mieście Łodzi, w moim kochanym mieście Łodzi. Gdyż stąd właśnie zamierzam wypuścić nową linię. A gdzie? Już tłumaczę. Mianowicie stąd przez Warszawę, dalej Siedlce, Lublin, aż do Zamościa. A potem jeszcze się zastanowię, czy z Zamościa nie puszczę na Przemyśl, mimo tego, że pamiętacie, tutaj wąskotorówkę doprowadziliśmy, to mimo wszystko po drugiej stronie rzeki, jeżeli dobrze pamiętam, Bóg. Kurde, wstyd, żebym nie wiedzieć, co przepływa przez Przemyśl. W każdym bądź razie tutaj po drugiej stronie rzeki najwyżej stacja się wybuduje. Nie będę już się przeprawiał na tamtą, ale to się zastanowię. Na pewno chcę dojechać do samego Zamościa. Dużo pracy mnie czeka z tą linią, ponieważ dworzec Łódź Fabryczna, a stąd chciałbym wyruszyć tym pociągiem, jest troszkę już przeładowany liniami, chociaż jak widzicie ma tutaj dwie linie pasażerskie, jedna linia jest towarowa, a tutaj dość fajnie się tutaj to miasto rozbudowało. Nie wiem, czy ja chciałbym to ruszać, powiem wam szczerze. Dalej, ale to jeszcze się zastanawiam, co zrobimy tutaj z Łodzią Fabryczną. Jak się zastanawiałem nad tą linią, to w pierwszej kolejności pomyślałem nad tym, żeby tą linię Warszawa Łódź Kielce przenieść na Łódź Kaliską. Jak widzicie, Łódź Kaliska, to właśnie tutaj przenieść tą stację, znaczy stację, tą linię na tą stację, a z tej stacji właśnie na zwolnionym peronie już wypuścić jakieś właśnie Intercity do Zamościa. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy problem, znaczy z kolejną rzeczą, jaką mam problem, to jest Warszawa. I tutaj nie pasuje mi żadna z tych stacji kolejowych. Nie pasuje mi ani tutaj Warszawa Centralna, ani Warszawa Wschodnia. Jak widzicie, wszystkie te linie są skierowane inaczej. Wszystkie te stacje mają skierowane tory na zachód, a żadna nie idzie na wschód. I tutaj już mi ciężko będzie wykręcać jeszcze. Będzie mi ciężko wykręcać torami tutaj w stronę wschodnią. Dodatkowo niestety system gry nie pozwala mi na to, aby tutaj zwiększać perony już bardziej w prawo. Może jakimś modem to by się teraz w tym momencie pomyślałem, że może jakiś mod by na to pozwolił, żeby można było rozbudowywać te stacje w nieskończoność. Ale dobra, no powiedzmy, że mamy to już mamy to ograniczenie, z którym nie będziemy w tym momencie walczyć. Dlaczego? Dlatego, że mój pomysł na to jest taki, żeby tutaj jeszcze wpierdzielić stację kolejową. Właśnie taki przelot, wiecie? Tutaj dość fajnie w tej dzielnicy przemysłowej można by tu jeszcze wpasować stację, którą bym tutaj która by się tutaj właśnie ten pociąg do Zamościa zatrzymywał. Stąd już jest prosta sprawa, żeby na te Siedlce wypruć i dalej już tam Lublin i Zamość. Może z Zamościa tutaj jakieś regio przeprowadzimy, może tutaj, nie wiem, z Radomia, z Kielc, Radom, Zamość, Chełm. Do przemyślenia. Natomiast w pierwszej kolejności chcę zrobić tą linię z Łodzi do Zamościa, czyli tutaj totalnie ściana wschodnia. Tam też muszę doprowadzić. Także nie wiem, czy mi się to uda w jednym odcinku zrobić. Najwyżej podzielimy to na dwa odcinki. No to co? Zabieram się do roboty. Na razie puszczę jeszcze. Zapauzuję jednak. I przemyślę sobie jeszcze sprawę tej Łodzi. No tutaj to mi się tak podoba, że to już jest tak fajnie wpasowane.
Ale chyba nie, no wiecie co, chyba tutaj jednak trzeba będzie tą łódź fabryczną rozbudować. Aż to wstyd, żeby łódź fabryczna była taka bidna. Ewentualnie mogę z tej strony tutaj, żeby tego nie ruszać. A tutaj, chociaż tutaj te wieżowce tak fajnie mi się wybudowały. No też szkoda to psuć. Chyba, że jeszcze jedna rzecz. Zobaczmy, tutaj co ja tutaj dowożę. Narzędzia dowożę. A zobaczmy, dokąd te narzędzia. Tutaj są narzędzia. Może na tą stację. Ja może zlikwiduję, słuchajcie, tutaj peron towarowy. Ja tutaj wpasuję już ten. Ja tutaj wpasuję. Bo tu mi się powinny zmieścić jeszcze nawet ze 3 tory z peronami. Więc tak się zastanawiam, że chyba w ten sposób to bym zrobił. Jeszcze dajcie mi chwilkę. Tak zrobię. Ja przeniosę ten. O. To. W ogóle zobaczcie, Boże, jakie tutaj, jakie tu. A nie, tutaj to w ogóle, słuchajcie, to trzeba w ogóle. To już jest. Tą lokomotywę to do muzeum już trzeba dać. To jest ta dokładnie. Ile to ma lat? Bardzo źle. Słuchajcie, to prawie 200 lat to jeździ. O kurczę, zapomniałem totalnie. Dobrze, to trzeba to też ogarnąć. Gdzie te narzędzia? Tutaj są narzędzia. Tu faktycznie coś czeka? Nic nie czeka. Gdzie ja to? Skąd ja te narzędzia biorę? Skąd ja biorę? Gdzie to jedzie? Aha, bo oni tutaj mi dowożą narzędzia. Tu coś czeka? Dobra, no to czekają. Dobra. Tutaj czeka. Dajcie chwilkę. Zastanowię się jeszcze. Nie, no tego nie będę zmieniał, bo wiecie, jeszcze nad czymś myślę. Bo to stąd jeżdżą te narzędzia. Trzeba już tutaj nie wjechać tym pociągiem po prostu. Już ominąć cały ten klucz tych aut dowożących tutaj. Widzicie, bo te dostawczaki wożą. Przecież ja tu mogę już wprost wprowadzić narzędzia na ten peron i tutaj już się też nie wbijać towarem. A tu jakieś jeszcze inne towarowe wjeżdżają? Chyba nie. Tylko tak. Tutaj się wbije. Zobaczymy, jak to zadziała. Także w ogóle zmienimy tam tą linię. Czekajcie. Tu to robimy tak. Zarządzaj linią. Co ja tu wziąłem? A, pełne rozładuj. Aha, dobra, już rozumiem. Niepotrzebnie wyszedłem.
Dobra, zarządzaj linią. I teraz tak, Warszawa. Wyrzucimy to. I to klikniemy tu. Na Warszawę Mijankę. A z drugiej strony Łódźkę damy do Łódźka Liski. Tu. Na Łódź transfer. Boże, którędy to mi wzięło? A, bo ja tutaj... Dobra, gdzieś tam dookoła mi to pojechało. Nie, no to czekajcie, tu jest dosyć gruba akcja teraz. Ja nie jestem w stanie, to muszę przebudować. No to nic, to w dzisiejszym odcinku przypuszczam, że tylko tą łodzią się zajmę. Tutaj całkowicie przebuduję. Ten jedzie do Konina. Tak. Dobra, przebudowujemy. Czyli pewnie będzie psucie teraz. O, czyli to, co ja lubię najbardziej. Ja muszę z tych peronów tutaj jeszcze wjechać. Tutaj zobaczcie, jaka jest różnica terenu. Dobra, to muszę też popsuć, bo tu będziemy schodzić już tymi torami na równie z tym dworcem. To jest straszna równia, jak widzicie. Różnica w terenie jest przeogromna. Dobra, na razie to robię w ten deseń. Potem to ogarniemy. Dobrze. Ja nawet to jeszcze bardziej zburzę odtąd. Tutaj na razie popsujemy. Pewnie autobus mi się teraz... A, tu jeszcze pociąg. Dobrze jest. Jest dobrze. Dobra. Teraz tak. Tutaj już robimy tory. Dobra, nieważne. Tory. Czemu tutaj jest? Ja chyba ten nasyp to jest coś normalnego. Na razie wyciągnę sobie te tory tutaj. Dobra, to wyciągnę trochę krócej. Zrobimy nawet większy łuk trochę, ale to już trochę podniosę. No niech będzie 85. Jeszcze na wprost, tam zrobimy tą parowozownię. Już wszędzie jest ok. Tu jest ok. Tutaj taki przelot, dobra. Tutaj będzie krzyżówka, okej.
Tutaj możemy dać, to też możemy, wszędzie daje, tak krzyżowe. No to zawsze się przyda, tu też. Teraz tu. Kurde, fajnie byłoby te 85 utrzymać. Jak ja tak zrobię, to będzie słabo. To inaczej teraz. Zrobię. Tor teraz chciałbym. No. Tu. O. 80. No. Nie jest za dobrze. Do 60 zwolnił. Ten pociąg mi tu przeszkadza, strasznie on mi tu przeszkadza. Tutaj nie wiem, czy już bym nie zrobił, bo on, ten pociąg chyba i tak jedzie tutaj do... No tak, do Katowic. Ja bym tutaj chyba zrobił skrót na Bełchatów, nawet taki... jednotorowy. To można by zrobić. Wtedy on by miał bliżej trochę, nie? A tutaj wjazd na dworzec fabryczny. No dobra, zobaczmy najpierw, jak to te tory się ułożą, żeby te osie... kurde, jeszcze więcej nie, no to tak bym musiał. No to 85, żeby utrzymać, to aż taki łuk musiałbym zrobić. Dobra, zróbmy go wstępnie. Teraz to już na... A, to teraz będzie jeszcze tyle, że on mi tutaj... Dobra. No dobra, 85. A czemu on mi tu w dół? Dobra, niech tak będzie. Bo ładnie mi tutaj się ułożyło wszystko. I tutaj już wjedziemy w to, dobra. Teraz tak, ale ja te tory zachowam, wiecie? Bo tutaj spokojnie będę mógł zrobić... wiadukt kolejowy. Te tory tutaj bardziej przeprowadzę w ten sposób. O, zobaczcie. No idealnie. Tutaj mi tylko wchodzi ten filar. Nieładnie na... Niech tak będzie, to fajnie wygląda.
Ja tylko trochę skrócę. Jak troszkę obniżenia, to będzie nieładnie. Dobra, takie coś robimy. Tutaj dla tego towarowych linii. Ok. A tutaj. A nawet ja jeszcze źle zrobiłem, bo tutaj mogę wypuścić. Kurde, ale mam zaje fajny pomysł. Tu jeszcze burzymy to, bo ja teraz tu zrobię tak, ale tutaj teraz się spieprzyło, kurde. Co, brzydko to będzie, kurde, jak ja tutaj... Odklejmy się trochę. Nie, to teraz było jeszcze gorzej. Tak jest to znowu. Dobra, to zrobię, to przykleję w ten sposób. Dobra, tutaj jest nieźle. Pierdziele, to te o tak nieładnie dopracowali, że aż boli. Dobrze, niech będzie tak. Chociaż no nie, no kurde. Zaraz wam pokażę, co mi chodzi. Ja bym chciał... Nie, bo jak ja tu wprowadzę... Dobrze, coś takiego, tylko ja tu zrobię dwutorowe. Jeszcze. Ale no nieładnie, nie, nieładnie, nieładnie. Czekajcie, to będzie tak, tak będzie zrobione, jak tutaj widzicie. To ja tu chcę zrobić najpierw sobie te krzyżówki. Jak brzydko, no. Dobra, to inaczej. Tu trochę tylko wypuszczę. Teraz przejeżdżasz na ten tor. To wypuścimy dalej. Tutaj od razu łapiesz to. Teraz jak to wygląda? Dobra, wygląda nawet spoko, chyba że zrobimy, słuchajcie, tak. Dobra, jest nieźle. Tutaj jedziemy tak. O. Dobra, ładnie to wygląda. Tu nawet mogę zrobić taki, jak to się mówi, taką bocznicę. Za ostro już tu wchodzi. Dobra, to nie, to już stąd wyprowadźmy na ten tor.
odpowiedni. Dobra. Ładnie to wygląda. To można zburzyć. To wyprowadzimy dalej na już na lokomotywownię łódzką tutaj. Dobra, jest super. Teraz stąd już powinienem bez problemu tutaj. O, 86. To już ładnie można tu połączyć. To zrobić teraz właśnie tutaj teraz. Dobrze, tutaj wszystko jest. Jest ok. To już połączyć z tym. Ale to... Czemu budowa nie jest możliwa? Czekajcie, czekajcie. Może jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. Zróbmy. Ja bym... Dobra, no, wiem już jak to pojedziemy. Tym torem pojedziemy tu. Przejedziemy tutaj. Nawet jeszcze jakbym... O, tak. Tym torem, już przed samym tym rozjazdem, przejadę w ten sposób. O! Dobra. Teraz tak, tutaj trochę wycofam. Tutaj teraz budynek lokomotywowni wstawiamy. Wiecie, to czekajcie, ten tor środkowy wydłużymy na równi. O. Teraz budynek. Niech się podepnie. No nie mówcie, że się nie da podpiąć. No to trzeba wyrównać. To kurde. Dobra. I tutaj już możemy wjechać tym torem. Ten tor tutaj. Trzeba trochę tak. O, w ten deser. Tutaj jeszcze można spróbować, słuchajcie. Z tego peronu. Czy z tego toru na ten. Żeby tam do lokomotywowni też ładnie pasował. Zobaczymy tylko, czy tutaj się nie rozjechaliśmy z teksturkami. No dość tak poważny tutaj nam wyszedł ten dworzec teraz. No jak to wyszło? Dobra, jest ok. To jeszcze tylko sygnalizatory i teoretycznie tutaj jeszcze można tak zrobić po prostu. Zobaczmy jedną rzecz. Elementy. Autobusy to nie. Ja gdzieś coś miałem takiego, co by tu pasowało, ale chyba nie mam. Nie mam, bo jak kiedyś miałem jakieś wagony, ale to chyba muszę z modów jeszcze pociągnąć.
wtedy najwyżej tutaj na tych bocznicach jakieś zrobimy jeszcze wagony, coś, wiecie. Dobra, jeszcze tylko dzisiaj ogarniemy sobie sygnalizatorki. Tory, gdzie tu są? Jest sygnalizacja. O, teraz tutaj się takie jeszcze pojawiły. Jakieś takie nowe. No to zobaczmy, jak to będzie działało. W ogóle muszę poczytać o nich. Restricted speed expect out. O, tam to kurde. No muszę z nimi trochę tu popracować. Dobra, na razie tylko te główne. Ja się to muszę nauczyć na spokojnie. Ale wykorzystajmy już teraz te nowe, które doszły. Dobra. Jeszcze tutaj. Okej. Tutaj możemy postawić jeden taki na wjazd. W ogóle tak. Tu porobimy te wszystkie. Nie będzie. A tutaj w ogóle muszę jeszcze porobić. Czekajcie, ja tutaj zapomniałbym. A to chyba zbyt. Dobra, nieważne. To tutaj zrobię w ten sposób przejazd. Teraz tak, tutaj by wjechał spokojnie na ten i na ten. Teraz chyba dzięki tym krzyżówkom tutaj spokojnie powinny na te perony pociągi wjechać. Tu już też. Dobra, no ale czekajcie, na razie czy wszystko. No nie wszystko, bo tak, bo tutaj jest jeszcze roztentegowanie. Dobra, no jeszcze tu sygnalizatory. No zróbmy jednokierunkowe już. Na razie tu bym postawił. Jeżeli coś nie będzie działało, to wtedy będę się zastanawiał. Chociaż ten kurde sygnalizator to wygląda jakby przy tym torze stał. Słuchajcie, też mogę postawić, wiecie, jednokierunkowe. Zobaczymy, ale tutaj czuję, że faktycznie może coś nie zadziałać. Ale ja bym tu puścił na dwa tory. Tutaj już jeden kierunek dałbym. No. Tutaj też można w ten sposób zadziałać. Tutaj mi brakuje, okej. Okay. Tutaj jeden kierunek. Dobra. No i ta łuczka liska, czyli uczka liska. Jak tutaj chcieliście, żebym nazwał tę stację, uczka liska. No, tutaj dość mocno zaczęła być przebudowywana. Ja tutaj jeszcze muszę jakiś już przelot zrobić na drugą stronę, bo fajnie jakby tutaj łódź się też rozbudowała po tej stronie. Byłbym z tego powodu bardzo zadowolony. Dobrze, ale słuchajcie, no na dziś tylko tyle, albo tylko, albo aż tyle. Bo jednak cały ten dworzec, może nie sam dworzec, ale tutaj rozjazdy na południe, bo to trzeba by tak patrzeć, tam jest północ, teraz południe mamy na dole. Tutaj wszystkie te rozjazdy południowe tutaj ogarnęliśmy. I teraz jedziemy dalej w stronę fabrycznego. Nie wiem tylko jak ja ten, no tutaj jakoś go spróbuję wpuścić na te tory. Niech sobie przeleci i będę tutaj te podpinał najpierw tutaj to zboże i to. No i tutaj
przebudujemy, ale to już w następnym odcinku, także czuję, że to jeszcze za dwa odcinki, zanim do tego Zamościa dojedziemy. Dobra, na dziś tyle, bardzo dziękuję, jeżeli Wam się spodobało, oczywiście pożebrzę troszkę o łapkę, o subika, no i jakiś komentarz, jeżeli tylko chcecie właśnie wesprzeć mój kanał w taki oto sposób, żebym te zasięgi jakoś rozwinął, to bardzo, bardzo proszę. Także trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję. Hej!